Kiedy wstał ranek, obudził się pan robaczek. Założył czapeczkę, spakował swój plecaczek. Od długiego czasu nie mógł się doczekać biedaczek. Zaprosił go do siebie jego kuzyn, pan Ślimaczek. Choć większość robaków w lesie mieszkała, robaczka ta okolica nie interesowała. Wolał wśród żyznej ziemi drążyć tunele. Tutaj też mieszkali wszyscy jego przyjaciele. W stronę lasu starego więc z werwą podążył, za innymi robakami zatęsknić już zdążył. Chrupiąc po drodze łupinki z nasionek, spotkał znajomą rodzinę Biedronek. Razem z przyjaciółmi wspominał stare czasy, gdy dotarły do niego dziwne hałasy. Z daleka, ile sił w gardle, krzyczał pan Ślimaczek. Z impetem ruszył więc w jego stronę pan Robaczek. Zrobiło się głośno, nagadać się musieli. Przecież minęło tyle czasu, odkąd się widzieli. I po godzinie intensywnej rozmowy Ślimaczek zaproponował herbatę i chleb razowy. Wszystko byłoby super, gdyby nie problem mały. Do domu Ślimaczka szło się przez las cały. I choć pan Robaczek poruszał się całkiem żwawo, Ślimaczkowi przemieszczanie się szło bardzo niemrawo. Do domku Ślimaka zostało już kilka kroków, gdy nagle złowrogi kształt zagościł wśród obłoków. To sowa drapieżna na niebie polowała. Do nagłego ataku właśnie się szykowała. Robaczek wprost pod kamień obrał kierunek. Ślimaczek szans jednak nie miał na ratunek. I gdy sowa tuż nad ziemią rozwarła swe szpony, Ślimaczka uratował robaczek nieustraszony. Ślimaczek, zanim w całej sytuacji się zorientował, robaczek w sowich szponach ponad lasem szybował. Nie wiedział jednak biedaczek, dokąd sowa leci. Bał się, że przyjaciel zostanie kolacją jej dzieci. I miał rację, bo gdy ptak swój lot obniżył, robaczek wśród koron drzew gniazdo zauważył. Choć dobrze wiedział, że do ziemi ma długą drogę, nie czekając na nic, ugryzł sowę w nogę. Miał szczęście, bo spadając przez liczne gałęzie, po liściach zjechał z gracją, jak po szyi łabędziej. Upadł więc z bardzo małej wysokości. Nic mu się nie stało, bo przecież nie ma kości. Robaczek rozejrzał się wokół siebie. Spojrzał, gdzie aktualnie jest słońce na niebie. Wiedząc, w którym kierunku podążać musi, w pełną przygód drogę do domu wyruszył.